Miękki Brexit by oznaczył, że Wielka Brytania opuszcza Unię Europejską, natomiast zostaje w Unii Celnej i w jednolitym rynku europejskim. Wiemy, że Brytyjczycy tego nie chcą, więc będzie twardy Brexit. Pytanie jest, czy z porozumieniem, czy bez porozumienia. Jeżeli nie dojdzie do umowy w tym tygodniu, to mamy dwie możliwości. Jeden jest wystąpienie Wielkiej Brytanii bez umowy, co będzie klęską gospodarczą dla Wielkiej Brytanii. A druga jest, że Wielka Brytania po prostu przesunie ten termin o kolejne 3 miesiące, 6 miesięcy, kto wie. Negocjacje dotyczą wolnego handlu w towarze przede wszystkim. I tutaj chodzi o to, żeby mimo to, że będą nowe restrykcje, będą nowe przepisy, nowe potrzeby dla eksporterów z jednej i z drugiej strony, że przynajmniej nie będą ustalone taryfy celne. I to jest ta groza, że w momencie, kiedy nie ma podpisanej umowy, to Wielka Brytania będzie handlowała z Unią Europejską na podstawie reguł stworzonych przez Światową Organizację Handlu, czyli World Trade Organization, która decyduje, jakie mają być poziomy taryf celnych na różne produkty. I to się różni. Powiedzmy, małe takie rzeczy typu chipy komputerowe czy farmaceutyka, to powiedzmy 2-3%. Natomiast produkty rolnicze, tu są najwyższe taryfy celne. Tutaj mamy na przykład wołowinę 58%, mleko furcie 200%, sery 75%, więc tutaj będzie naprawdę ogromny cios. Przede wszystkim dla brytyjskich eksporterów. Też trzeba brać pod uwagę, że dla Polski to Wielka Brytania to jest trzeci największy rynek eksportowy po Niemczech i po Czechach.